dużo jeżdżę. Jeżdżę dużo i z Pocztą Kwiatową tym bardziej, a i bardziej żona, dzieci, wnuczki. Także dla mnie to bardzo, bardzo ważne. No jednak trzeba wierzyć w tego Pana Boga, żeby ten święty Krzysztof jednak prowadził szczęśliwie przez całą drogę. To już jest drugi raz. Rok temu byłem na poprzednim motocyklu, w tym roku mam mocniejszy motocykl i stwierdziłem, że trzeba poświęcić, żeby bezpiecznie móc się poruszać po drogach. Przede wszystkim najbardziej trzeba zwracać uwagę na innych kierowców, ponieważ jesteśmy nadal jeszcze mało widoczni na drodze. No, widać po mnie, że mam tylko trochę emblematów takich odblaskowych, także trzeba zwracać przede wszystkim uwagę na to, co się dzieje wokół. Co roku tu przyjeżdżamy. No jest to jakaś taka, można powiedzieć, tradycja. Mieszkamy w Tychach, więc uczęszczamy też do tego kościoła, że to wpływa na nasze bezpieczeństwo i tam, można powiedzieć, góra nas szczerze. No. Jestem katolikiem i jak gdyby no jest to dla mnie święto. To święto też kierowców, jestem kierowcą. To zobowiązuje też kierowców do takie święcenie, do takiej kulturalnej jazdy. Także wszystko jest takie wiążące ze sobą. Święto Świętego Krzysztofa to kolejna okazja, aby zaapelować do wszystkich użytkowników ruchu drogowego, aby pamiętali, że nie są sami na drodze, że każdy z nas, każdy uczestnik ruchu drogowego ma wpływ na to bezpieczeństwo, więc podstawowa zasada ograniczonego zaufania, zawsze pamiętajmy, że nie jesteśmy sami na tej drodze i nasze zachowanie może wpłynąć na zachowanie innych kierujących, ale również musimy spostrzegać, co robią inni kierowcy, aby odpowiednio reagować, żeby nie doszło do różnych zdarzeń drogowych. Od początku wakacji śląscy policjanci odnotowali 225 wypadków, w których niestety śmierć poniosło aż 11 osób. To jest kolejny raz przypomnienie o tym, że jednak zaprosić Pana Boga w swoje życie to otrzymać, doświadczyć takiej mądrości, która pozwoli nam pamiętać nie tylko o sobie, ale przede wszystkim o innych, którzy razem ze mną poruszają się na drodze i chcieć nie tylko mojego dobra, ale ich dobra również. I myślę, jak tak będzie, to ta miłość pozwoli nam korzystać bezpiecznie z wszystkich dróg, ale również z tych dróg, które są drogami wzajemnych relacji, a więc do drugiego człowieka.